Jak to jest? Miałbyś to poważny kanał branżowy, a ciągle zajmuje się głupotami. Czy ktoś może to w końcu powstrzymać? Nie? To idziemy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Jonasz Olszewski z kanału Jonasz Olszewski. Wszystko zaczęło się ponad rok temu, gdy w sieci zobaczyłem to zdjęcie. Było to rok temu, kiedy memy o Andrzeju Dudzie i Donaldzie Trumpie były szalenie popularne, również ja je bardzo lubiłem, a spotkali się wtedy razem w Polsce. I jak zobaczyłem to zdjęcie, stwierdziłem, że chciałbym je wrzucić na Facebooka jako zdjęcie w tle. Wiem, głupi pomysł. Jak wszystkie moje pomysły. Zasięgnąłem wtedy rady moich przyjaciół, ponieważ nie chciałem, żeby to była jakaś manifestacja moich poglądów politycznych. I właśnie wtedy wpadłem na pomysł, żeby wkleić tam samego siebie i wtedy to, że to jest tylko i wyłącznie żart, będzie oczywiste już raczej dla każdego. W taki sposób z tego zdjęcia powstało to. I stało się, wrzuciłem to. Reakcja moich znajomych była bardzo pozytywna, a uważam, że sam fotomontaż wyszedł dość dobrze, więc stwierdziłem, że wyślę go wtedy najpopularniejszemu fanpage'owi o Andrzeju Dudzie, czyli 1001 powodów, by pokochać Andrzeja Dudę, że może to wstawić. I rzeczywiście wstawił to z tą różnicą, tylko że nie zaznaczył nigdy, że to jest fotomontaż, po prostu wstawił to jak gdyby nigdy nic, co mnie niesamowicie rozbawiło, ponieważ ludzie mogli pomyśleć, że jestem jakimś ważnym politykiem. Co zabawne, nikt w komentarzu w ogóle nie podawał pod wątpliwość, czy jest to zdjęcie oryginalne, czy przerobione. Było dużo śmiechu, znajomi również się pośmiali, a zdjęcie było jeszcze powielane na kilku małych portalach. Tutaj historia się skończyła, ale wracamy do niej praktycznie rok później, kiedy ja już leżąc w łóżku, praktycznie zasypiając, oglądam YouTube'a i w polecanych filmach wyświetliło mi się to. President was in Paris over the weekend to mark the 100 year anniversary of the end of World War I. His KGB FF, Vladimir Putin, was there. Once again, Trump was very chummy with Putin. This was his face when his sugar Vladdy showed up. Look at that smile. It's... say, I've studied him, I've only seen that dopey grin on his face one other time, and that was when the colonel paid a visit. To zdjęcie było tak genialne, że poczułem potrzebę zrobienia tego wszystkiego jeszcze raz. Trochę mi się nie chciało, ale zmotywował mnie Maciek, pozdrawiam serdecznie. Również osoba, która rok temu tak trochę mnie zachęcała, żebym jednak zrobił ten fotomontaż. Tak jak mówiłem, jest to bardzo pracochłonne, dość trudne zajęcie, ale efekt był bardzo fajny, więc nie żałuję ani trochę. Wyprzedzając trochę fakty, to zdjęcie już naprawdę podbiło internety. Nie jest to może akcja na skalę Justina Biebera jedzącego burrito w ten dziwny sposób, pewnie kojarzycie? Gotcha! Yep, that photo of Justin Bieber eating a burrito sideways was completely staged and we are the ones that did it. Does he know how burritos work? That's actually how we eat burritos in Canada. Okay. No, we start in the middle, oh my gosh. And you get two halves. Obviously social media just... ale naprawdę poszło całkiem nieźle. Zasięg był naprawdę ogromny, to zdjęcie trafiło na główną stronę portalu Quake.pl, besty, memy, instagramy, powiem wam o tym później. Ale jak do tego doszło tym razem? Powiem wam, ale najpierw pokażę wam, jak zrobiłem sam fotomontaż. To, co się pierwszy rzuca w oczy, to właśnie to, że to zdjęcie zostało stworzone, myślę, że obiektywem 70-200 mm, bardzo popularnym obiektywem reporterskim. Druga sprawa to oświetlenie. Cienie powstały po prawej stronie, troszkę pod twarzą również widać, pod brodą. Także światło prawdopodobnie było z lewej górnej strony, także spokojnie to otworzymy po prostu stając obok okna. To będzie wystarczające, a resztę cienie poprawimy w programie graficznym. Do samego wykonania zdjęcia warto wykorzystać siostrę, brata, babcię. Ja akurat mam ten komfort, że mogłem wykorzystać połączenie Wi-Fi z telefonem i użyć całą wyzwalacza, żeby się ustawić jak najlepiej, jak najdokładniej. Tak wyglądała moja sesja, a ostatecznie wybrałem to zdjęcie. Po wybraniu go otwieramy go w Lightroomie, w Photoshopie, robimy podstawowe poprawki, zapisujemy i przerzucamy do programu graficznego, w moim przypadku GIMPa. A teraz krok po kroku pokażę wam, jak wykonałem cały fotomontaż. Całość zaczynamy od zduplikowania warstwy i wzięcia narzędzia klonowanie. Bierzemy je, ponieważ musimy wymazać panią Trump z tego zdjęcia, by zrobić miejsce na mnie. Nie musimy robić tego super idealnie, ponieważ naprawimy to potem. I teraz otwieram moje zdjęcie, które wybrałem z sesji, którą zrobiłem. I kolejnym krokiem jest wymazanie tła. Czyli biorę narzędzie ścieżki i obrysowuję całą ją sylwetkę. Tą część włosów pomijam, ponieważ dodam ją w inny sposób. I po zakończeniu klikam zaznaczenie ze ścieżki. Teraz bardzo ważne, duplikuję tą warstwę, wyłączam widoczność tej zduplikowanej warstwy, a tutaj robię zaznaczenie odwróć i edycja wytnij lub Ctrl X. Jestem przezroczysty, ale troszkę obuło mi włosów, więc właśnie teraz wracamy do tej pierwszej warstwy i stamtąd skopiujemy resztę włosów za pomocą lasa. Ctrl C, Ctrl V i wklejamy jedną nową warstwę.
I moje włosy wróciły, ale niestety wróciło też tło, więc teraz pokażę wam, jak się pozbędziemy tego tła. Kolory, zamiana kolorów na alfę i zaznaczam kolor tła, który jest za moimi włosami. Dzięki temu ten kolor, czyli szary, zostanie przemieniony w przezroczysty i będę mieć miękkie przejście między tłem a włosami. Łączę teraz obie warstwy prawym przyciskiem połącz w dół i całość kopiuję i wklejam na projekt fotomontażu. Teraz za pomocą metody prób i błędów muszę ustalić wielkość mojej czaszki tak, by nie odstawała od reszty ludzi tutaj na tym zdjęciu. Postanowiłem jeszcze troszkę obrócić i teraz mam dość ciężki problem, ponieważ jak widzicie, moja marynarka jest tylko w 1/3 zapełnia całość zdjęcia, więc muszę jakby dorobić cały dół tej marynarki. Zrobię to pomocą narzędzia klonowanie, troszkę improwizacji artystycznej. Teraz, żeby znaleźć za plecami Trumpa, muszę obrysować jego marynarkę. Robię to za pomocą narzędzia znowu ścieżek. Robię obrys, znaczenie ze ścieżki i Ctrl X. I w taki sposób pozbywam się niepotrzebnej części właśnie mojej marynarki, na rzecz jego marynarki i jestem już za jego plecami. Teraz dokańczam moją część artystyczną. I troszkę ściemniam za pomocą krzywych siebie, żeby bardziej się dopasować do tła. Ponieważ nigdy nie udało nam się wyciąć się z tła idealnie, jak widzicie, zostało to wiele niedoskonałości, więc eliminuję je za pomocą gumki z miękką krawędzią. Teraz jest czas na poprawę tła. Ja postanowiłem wymazać tutaj, jak widzicie, włosy troszkę osoby, która jest za mną z tyłu. I wygląda wszystko już całkiem nieźle. Ale moja twarz ma dużo więcej nasycenia w porównaniu do reszty osób, także zmniejszyłem to nasycenie. Wróciłem również do programu szum filmowy, ponieważ oryginalne zdjęcie jest zaszumione. Za pomocą zaznaczenia robię tak, by ten szum znajdował się tylko na mnie i zmieniam jego tryb na pokrywanie. Jak widzicie, po powiększeniu widać ten szum na między innymi Donaldzie Trumpie. Postanowiłem zduplikować mój szum dwukrotnie, by jego siła była mocniejsza. W taki sposób jestem już znacznie lepiej dopasowany do reszty polityków. Kolejnym krokiem jest rozmazanie mnie. Dlaczego? Ponieważ ostrość tutaj na tym zdjęciu jest na pełnym makronie. Także całość reszta jest bez ostrości, jest rozmazana, więc również ja muszę być rozmazany, żeby dobrze się dopasować. Pobrałem teraz kolor skóry pana Macrona i za pomocą pędzla maluję tym kolorem po mojej twarzy i zmieniam tryb warstwy na kolor. Dzięki temu mój kolor skóry będzie bardziej pasował do całości zdjęcia. Ustawiłem krecity warstwy na 40%. Kolejnym krokiem, właściwie już ostatnim, jest zrobienie dodatkowego światłocienia. Wybieram narzędzie rozjaśnienie, przyciemnianie i poprawiam światłocień. Całość wyszła troszkę za ciemno, więc poprawiam jasność i tak naprawdę mamy już wszystko gotowe. Pozostaje nam tylko troszkę to pokolorować. Dzień po zrobieniu fotomontażu za sugestią znajomego stwierdziłem, że dodam tam jakiś podpis i spróbuję go wrzucić na Quake'a i dostać się na główną. Jakby to było kompletnie z ciekawości, nie sądziłem w ogóle, że jest jakakolwiek szansa, że się dostanę na tą główną, ponieważ jest wiadomo, konkurencja ogromna, ale warto spróbować, dlaczego nie? W międzyczasie podzieliłem się tym fotomontażem z moimi obserwującymi na Instagramie, tak w ramach ciekawostki, i jedna z obserwujących wysłała mi screena, że ten mem dostał się na besty.pl, czyli po prostu ktoś skopiował z poczekalni Quake'a go na besty i tam się dostał na główną. Ta strona ma czasy świetności już dawno za sobą, ale jest to już jakiś mały sukces. A ja co jakiś czas odświeżałem Quake'a, żeby sprawdzić, czy może się dostał na tą główną stronę Quake'a, ale tak się nie działo. Odświeżałem praktycznie cały dzień i nic się nie wydarzyło, więc próbowałem, nie udało się, no nie byłem zaskoczony i poszedłem spać. Ale budzę się kolejnego dnia i dostaję wiadomość od mojego kumpla z liceum. I wrzucił ten fotomontaż jako zdjęcie i spytał: to ty? Ja mówię: no tak, ale skąd to w ogóle masz? Ponieważ on nie obserwował mnie na Instagramie, wybaczam. On mówi: z Quake'a. Ja wtedy zamarłem, myślę: jak to z Quake'a? Szybko wchodzę na stronę, patrzę na mój profil i dostało się na gówno. To zdjęcie dostało się na gówno. Byłem w szoku, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie wiedziałem, że teraz po prostu ktoś to znajdzie i mnie zabije. To był po prostu szok. Moja morda z najważniejszymi politykami na stronie głównej Quake'a. Dla tych, którzy nie znają tej strony, żebyście mieli świadomość: tą stronę odwiedza 400 tysięcy osób dziennie. Okej? Okay? To nie jest mało. Teraz przeczytam z wami komentarze z tej strony, zobaczymy, czy ktoś się zorientował. Spojrzenie typu: no elo, co dzisiaj trochę tak. Raczej jak ten gość obok Trumpa na jego krawat.
No trochę to tak wygląda, ale trochę tak. Nie ma tak zrobić mema o Putinie, a tak naprawdę to zrobić reklamę wklejając siebie obok Trumpa, a w tagach pisać swoje imię o naszu. Nie, to nie miała być reklama w żadnym stopniu. Zresztą wejścia na moją stronę po opublikowaniu tego mema wzrosły zerokrotnie, czyli w ogóle, więc to nie była reklama. A tak jak mówiłem, nie sądziłem, że ktoś to w ogóle zauważy. Żona Macrona patrzy się z podziwem, Macron z przerażeniem, Merkel z obrzydzeniem, Trump z miłością. To typek obok Trumpa zaś wygląda jakby wszedł właśnie w tryb data. Ja się tylko zastanawiam, co ten Putin odwali, że wszyscy się tak na niego patrzą w ten sposób. Ja się nie patrzyłem, ja się patrzyłem gdzie indziej, najwidoczniej. Bardziej zaintrygował mnie gościu obok Trumpa, który wyglądał tak jakby doszukiwał się w niego piersi. Dobra, a ten słodziak obok Trumpa to kto? Słuchajcie, jak pierwszy raz to przeczytałem, to normalnie zmiękło mi serce. Zapewne ty spryciarzu, nieładnie. Nie, to nie ja pisałem. Ale to faktycznie ja na tym zdjęciu. Przedłużajmy już więcej. Generalnie niektórzy ludzie się szczaili, ale większość kompletnie nie. Idąc dalej przez ten dzień, już po tym jak się dostało na główną, zdjęcie zostało skopiowane na portale mem.pl. Dwa razy jeszcze pojawiło się na bestach. Kolega mi wysłał nawet screen, że dostało się na grupy klasowe. Również na kilka. Widziałem, że było na jednym koncie instagramowym z memami. Nie mam pojęcia do ilu osób dotarło to zdjęcie, ale zakładam, że od około 200 tysięcy do 400 tysięcy. Niestety przez RODO, które stosuje już Google, również nie potrafi prześledzić dalszej historii tego zdjęcia. Więc wiem o tylu portalach i o tylu miejscach, ale co jakiś czas dostaję, na przykład teraz jak nagrywałem w ogóle ten film, dostałem wiadomość kolejną, że gdzieś się pojawiło to zdjęcie, więc... Jaki jest morał z tej historii? Żaden. Ale było świetnie, w sensie ja się bawiłem dobrze, jakaś to lekcja jest może na przyszłość dla przyszłych pokoleń. Żebyś nie oznaczać w tagach albo coś innego. Obiecuję, że kolejny odcinek będzie już bardziej poważny. Cześć!